31 października, czyli dzień przed Wszystkimi Świętymi, w wielu krajach obchodzony jest Halloween, które potępia Kościół rzymskokatolicki. Jego symbolika opiera się na śmierci, demonach, diabłach, czarownicach. Niestety niewiele osób wie, jakie ryzyko niesie za sobą obchodzenie tego święta, święta duchów. Halloween jest rozrywką głównie dla młodzieży. Ta niewinna zabawa może prowadzić do zniewolenia, obsesji, a nawet opętania. Noc z 31 października na 1 listopada jest ważnym świętem w kościele szatana, więc wywoływanie duchów w ten czas może przynieść niepożądane skutki. Człowiek, gdy rozpoczyna dialog z szatanem, szatan, jak wiemy, jest to istota duchowa inteligentniejsza od człowieka, i gdy rozpocznie dialog, to już przegrywa, bo nie jesteśmy tak silni, nie mamy takiej obrony w sobie, żeby przezwyciężyć się zły. Dlatego nie kuśmy losu. W łączności pomiędzy światem żywych a zmarłych mogą pomóc miejsca, które kryją za sobą nietypową historię. Takich w Wyszkowie jest wiele. Ja wybrałam te najbardziej tajemnicze. W okultyzmie jedną z głównych ról odgrywają opuszczone miejsca. Opowieści głoszą, że właśnie w nich istnieje większe prawdopodobieństwo spotkania duszy zmarłego. Najwięcej historii kryją za sobą opuszczone domy, takie jak ten. Opowieść pani Marie G. może być przestrogą dla tych, którzy chcą zgłębiać tajniki życia po śmierci. Kobieta mieszkała w bardzo podobnym domu. Zdarzenie, jakie się przytrafiło, sprawiło, iż uwierzyła w istnienie duchów. Opisując wydarzenie, wspomina dzień, kiedy jako mała dziewczynka była świadkiem dziwnych zdarzeń. Dzień powszedni, podczas codziennej rozmowy z siostrą, usłyszała hałasy dobiegające ze strychu. Po tym zdarzeniu ze ściany spadł krzyż, który wzbudził w nich jeszcze większe przerażenie. Tu pojawia się pytanie. Czy możliwe jest to, iż zjawy bezpośrednio chcą odciąć nas od tego, co dla naszej religii jest święte? Czy ujawnienie się ducha jest dla niego porażką? Jest widoczne w życiu człowieka wtedy, kiedy on się na to zgodzi. Szatan bezpośrednio nie działa wprost, albo nie pragnie działać w ten sposób, żeby się ujawnić. Dlatego, że jak papież Paweł VI powiedział, że największą przegraną szatana to jest to, że on się ujawni. A dwa, szatan dzisiaj w XX wieku wmówił człowiekowi, że go nie ma. I to jest jego największa wygrana. Dlatego, no, gdy już się ujawni wprost, słyszymy jego imię, widzimy głos, widzimy opętanie, skutki, jakie wywołuje w człowieku opętanym szatan, no to mamy dowód. Pośród sosnowego boru w miejscowości Sieczychy, przy skrzyżowaniu leśnych dróg, stoi dąb powstańców. To właśnie tu, podczas I wojny światowej, miały miejsce tragiczne zdarzenia. Drogę do tego dębu otaczają krzyże, które zostały tu postawione nie bez powodu. Mieszkańcy wsi od wielu lat byli świadkami pojawiających się zjaw. Zgłębiając historię tego drzewa, dowiadujemy się, iż na pochylonym nad drogą konarze carscy żołnierze wieszali schwytanych w puszczy powstańców styczniowych. Ciężko określić liczbę ofiar, które straciły tu życie. Lecz jedno jest pewne. Ustawione przy drodze krzyże przez mieszkańców mają chronić ich przed zjawami. Czy to aby na pewno słuszne i rozsądne z ich strony? Przecież to też może znak też ludzi, jeśli wiemy, że w tym miejscu zginęło tyle osób. Jeśli te osoby były znajome, jeśli te osoby były spokrewnione z tymi osobami, które przychodzą, tam stawiają krzyże, to jest wyraz mojej pamięci też. Ta dusza, ten człowiek był chrześcijaninem, w tym miejscu zmarł. To jest jego, ten miejsce, w którym w brutalny sposób odebrano mu życie i pragnę pamiętać o tym, jeśli tam wieszano ludzi. Jeśli nawet ktoś widział daną osobę w tym miejscu, to jest to znak, prośby, modlitwę, bo może dusza cierpi w czystce, cierpi męki. Łęgi to nie tylko piękne krajobrazy, ale historia i legenda. Ukryte w Olchach jeziorko Głusza niesie ze sobą bardzo ciekawą opowieść.
Jak głosi legenda, w tym miejscu stał kiedyś murowany kościół, którego pochłonęła woda. Nieopodal jeziora archeolodzy odkryli cmentarzysko. Miejscowi twierdzą, że co jakiś czas w południe, gdy wokół głuszy panuje zupełna cisza, z głębi wody słychać wyraźne bicie dzwonów, zaś o zmroku widać zbłąkane dusze. Boimy się żywych, nie umarłych. Bo do umarłych powinniśmy się modlić, nie bać. Bo jeśli ktoś będzie chciał się zobaczyć ducha, no to w swojej mentalności zobaczy, pójdzie, nie wiem, będzie szedł o godzinie 23, a lasem, gdzie jest ciemno, no wiadomo, gałęzie bujają się, wiatr hula po tym lesie, no to już się napawa to lękiem. Jeśli przejdziemy o tej porze przez cmentarz, wiadomo, to nie jest przyjemne. Chrystus daje nam siłę do przezwyciężenia, daje nam siebie, daje nam sakramenty święte, które pomagają nam wytrwać w miłości do Pana Boga. Oddajmy się woli Pana Boga, poddajmy się Panu Bogu, nie szukajmy wrażeń w postaci wywoływania złych duchów, bo zły duch może po prostu człowieka opanować. Miejsca, które zobaczyliście, z pewnością mają w sobie coś tajemniczego, lecz nie wykorzystujmy ich do igrania z zaświatami. Dla nas katolików to Dzień Wszystkich Świętych jest okazją do odwiedzenia tych, którzy kiedyś przebywali wśród nas. Strange.